Krypto spekulacje, witam na kryptobilans Glassnode, dane techniczne, materiały historyczne, YouTube playlista Glassnode, ponadto social media jak Twitter X, CES spekulacja, a także grupa Telegram. Krypto spekulacja trzeba, linki zawarte pod materiałem, to tu m.in. Crypto Flash, czyli dzienna dawka informacji z danymi on-chain i rynkami tradycyjnymi. Zapraszam, dziś na tapetę bierzemy podobieństwie do wczorajszego ASOL, tym razem MSOL, czyli mediana żywotności bitcoinów długotrwałości. Też ten indykator, współczynnik podkreśla tutaj pewną różnicę z indykatorem ASOL, który omawialiśmy wcześniej, a także MSOL. Dzisiaj jeszcze tutaj zobaczmy, że jest mniej tych interwałów czasowych, co one określają. MSOL, no właśnie, median spend output lifespan MSOL podkreśla na poziomie makro medianę żywotności bitcoinów, bitcoina na podstawie owych wyników transakcji. No i te liczone są według tych w danym okresie czasu, oczywiście, które zostały wydane. Tak widzimy, że w ostatnim czasie, podobnie jak ASOL, wykazuje tutaj MSOL największą z ostatnich czas aktywności, czyli większej zmienności zarówno rynku. Ogólnie mówiąc, MSOL można rozpatrywać w następującym kontekście, jako że MSOL zapewnia mniej wrażliwy widok niż ASOL, to co widzieliśmy, mniej tych pomarańczowych współczynników. No i ten zapewnia wgląd w największy przekrój tutaj. Można użyć wielorybów czasowych, czyli odbiega mniej od swojej linii bazowej, w którą dominuje ruch z dnia na dzień, głównie te młodsze przesunięcia, czyli ASOL zalicza bardziej wszystkie ruchy na sieci, na żywotności. Tu nawet możemy zobaczyć, że spójrzmy update co do wczorajszego czy sobotniego dnia, jakże znaczny wzrostowy, też 471 nam pokazuje ASOL, było 125 średnio, jest to podwyższony czynnik, bardzo podwyższony, jest to negatywny czynnik MSOL. Spójrzmy na obecny sentyment, tak ten z wyjątkiem okresów bardzo wysokiej zmienności, gdzie starsze momenty są właśnie bardziej prawdopodobne do wydania, on zaznacza je na tapetę. I tak mieliśmy w ostatnich czasach, tak pod koniec ubiegłego miesiąca, dokładnie 216 dni, przypomnijmy, że to są liczone w dniach. I co ważne, MSOL zbiega tutaj bardziej właśnie długoterminowe przesunięcia, aniżeli te z dnia na dzień, czyli na chłopski rozum młodsze monety tutaj nie brane są pod uwagę, a bardziej właśnie te z dłuższego okresu czasu. 216 ten współczynnik wysoki, bardzo wysoki, najwyższy, niżeli ostatni cykl, bo ten wynosił, zobaczymy, 130, tak, 130 miał i to już było po hoście. No i żeby taki wynik zobaczyć, oczywiście, czym żywotność BTC starsza, no to tym większe w przyszłości, także będą te ewentualne nowe przesunięcia, które jeszcze będą istnieć. 222 to był ten tutaj współczynnik jeszcze w latach 2018, no i tak po dzień dzisiejszy 6 lat minęło i taki współczynnik może wykazywać. To co jest tutaj na minus, to oczywiście ostatnie dni i wzrostowe, te większe MSOL wykazywane. Te wysokie wartości zwykle wskazują na to, że większy odsetek ruchu w sieci stanowi właśnie ruch starszych monet, które są wydawane często według Glassnode w związku z tym, że długoterminowi posiadacze właśnie wykorzystują ową zmienność rynku, czyli w przypadku wzrostów w poszczególnych cyklach, tak też to gołym okiem widać, oczywiście tutaj z początkiem, gdzie Bitcoin miał swoje początki, no to tego typu współczynniki można schować do szufladki. Tutaj im starsze wino, no to tym lepsza cena, tym większa efektywność sprzedaży. Niskie wartości, które możemy zobaczyć, wskazują na jakby codzienny ruch monet, tutaj bardziej ASOL możemy nałożyć, na który składały się właśnie młode monety, często związane z traderami, czyli posiadaczami krótkoterminowymi, o tym co tutaj ASOL właśnie przekazywał, tak, tutaj mieliśmy ten spokojny wzrost nie było, no i też ASOL wzrostowy, MSOL wzrostowy i też pamiętajmy, że podobnie jak ASOL tutaj nie bierze pod uwagę wolumenu przeniesionych monet, ale więc nie wiemy, czy to jest jakiś ułamek bitcoina, czy większa ilość bitcoinów, ale patrząc na całokształt, jakokolwiek starsze przesunięcie, więc jednocześnie nawet kilkanaście sztuk BTC jest dziś dość sporo warte. Oczywiście płynność rynku potrafi wchłonąć owe wolumeny, to w innych indykatorach MSOL, ASOL, na to będziemy zwracać uwagę. Okiem rzućmy na spend output edge bands, bo tutaj także negatywny czynnik tych większych przesunięć wieloletnich, to co w CryptoFlash mówiliśmy, czyli te jaśniejsze pola na dole. Ich nie chcemy widzieć wzrastających, czyli to są te wieloletnie, powyżej 10 lat, tak, zobaczmy. Co nam tutaj się ostatnio poruszyło i nawet widzimy 7-10 lat tutaj w naszym prawym dolnym rogu, jest to większe posunięcie 5-7 lat, niestety jest to zły czynnik, 3-5 lat, także 2-3 lata zwiększające się, tutaj już ten sentyment mniejszy może mnie interesować na chwilę obecną. Tak to wygląda, kryptospekulacja, dziękuję.